dołączył tutaj do strażaków, to chyba do waszych mężów. Oj, chciałam przyjść się przywitać, poznać. Tak, witamy. Ej, może spróbujesz coś z nami? No właśnie, a co? Zatańczyć? No, mamy strój. Macie strój na was? Naprawdę? Macie strój? Tak, mamy. Prosimy na zaplecze. Wszystkich z was mężowie są strażakami, czy część? Tak, no. Tak. Ale co, nie boicie się, jak jadą na akcję, że coś się stanie? Zawsze jest jakieś ryzyko, no pewnie. To tak jest, wiesz. Chociażby ostatni wypadek tych strażaków w Żukowie, tak? Tak, no. A co było? No zginęło dwóch strażaków, 20 jechali na służbę do śmiertelnego wypadku i dwóch zginęło. Że trzeba się liczyć, tak? Z takim poświęceniem i gotowym na wszystko. A co będzie, jak? Tutaj państwowych straży jest mało, dopiero my mamy w Śremie, tak? Więc jak nawet się coś dzieje, jest jakieś zatrzymanie akcji serca czy coś, to pierwsze co to strażacy jadą, tak? No dokładnie. No bo zanim pogotowie przyjedzie do nas ze Śremu, no to... Ale wiecie co, to jest takie, że zmienia też podejście do drugiego człowieka, do życia, takie nastawienie, nie? Że człowiek jest taki życzliwy już. Tak. Tak jakby bardziej doszło do mnie to, że nie znasz dnia, godziny, minuty, chwili, kiedy coś może się wydarzyć, kiedy będziesz potrzebny. Patryk jest właśnie takim człowiekiem, co lubi bardzo pomagać, co dla niego jakby dobro ludzkie ma bardzo duże znaczenie.